Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Po nieco dłuższej przerwie od vlogowania, ale powiem Wam, że to jest vlog ostatni w listopadzie. Już po tym vlogu rozpoczną się tylko vlogmasy. Także tych vlogów w tym miesiącu, tak jak mówiłam, będzie mniej po to, żebyście się trochę mną nie przejedli. Tak, wiadomo, że wszystko w nadmiarze szkodzi, a jednak tego nadmiaru w grudniu troszkę będzie. Jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie będzie vlogmas. Codziennie? Chyba nie, chyba się nie dzieje u mnie tyle ciekawego. Może będą to zlepki z dwóch dni, czasami z weekendu. Tak jak w sumie do tej pory u mnie było, bo u mnie nigdy nie było vlogmasu takiego stricte codziennego, tylko łączone z kilku dni. I myślę, że w ten sam sposób będzie i teraz. Jednak postaram się nagrywać codziennie, chociaż trochę, chociaż się z Wami przywitać. Sama też lubię wracać do vlogmasów. No i zostawcie kciuka, jeżeli chcecie, żebym codziennie nagrywała. I tak sobie pomyślałam, że może spróbujemy pobić rekordy lajków pod tym filmem, bo nie wiem, czy zostawiacie lajki pod każdym, ale tym osobom, które wchodzą, i wiem, że niektóre wchodzą, widzą, że jest film, wchodzą i od razu wciskają like, to bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę z całego serca. Ja na to zawsze zwracam uwagę, czy vlog jest lubiany i tak dalej, i tak dalej. Zdarzają się czasami sporadyczne kciuki w dół, ale myślę, że jakoś tutaj u mnie nie ma takich osób, jakoś skutecznie sobie też z nimi radzę. Jestem raczej osobą też stanowczą, która nie da sobie wejść na głowę i może wyczuwają to takie osoby, po prostu. Bo jakoś nigdy hejtem za mocno się nie przejmowałam. Jest to dla mnie coś śmiesznego, takie po prostu wyimaginowanie sobie jakiejś pewnej sprawy, pewnej rzeczy i bez sensu pisanie o tym, kompletny też brak kultury. Ten vlog na pewno pojawi się po mojej wyprzedaży, a wyprzedaż dopiero będzie w piątek, ale Wy jak to oglądacie teraz, to wyprzedaż była w piątek, czyli live na YouTubie z wyprzedażą szafy. Akurat złoży się, że będzie to Black Friday, chociaż z drugiej strony sama muszę też pojechać, muszę w ogóle przemyśleć, gdzie chcę, w jakie miejsca pojechać w ten Black Friday. Szału pewnie u nas nie będzie, bo jednak nie jest to taki Black Friday, jak jest gdzieś tam za granicą. No ale zobaczymy. I czy coś jeszcze? Na pewno chciałam coś jeszcze powiedzieć. Ale już teraz zapomniałam. Jestem w ogóle już od ponad tygodnia z Aleksem w domu. Powiem Wam, że przypałętało mu się takie, mówiłam chyba o tym właśnie w ostatnim vlogu, taki kaszel. Ale taki mokry ten kaszel jednak. No i w końcu ja się w ogóle w końcu dostałam do tego lekarza, ale nie w ten poniedziałek, tylko na drugi dzień. Przeszłam taką, wiecie, konkretną rozmowę z panią przez telefon, w końcu jak już odebrała we wtorek o godzinie chyba 11, bo od rana we wtorek było to samo. W końcu jak odebrała o godzinie 11, no to troszkę sobie z nią tak szczerze porozmawiałam o tym, co o tym myślę, gdyby nie krzyczałam na nią, ani ona nie krzyczała też na mnie, tylko że na pewno to nic nie zmieni, jak gdyby w tym systemie, ale koniec końców po tej rozmowie wcisnęłam je tego dnia na wizytę do lekarza. Można było, pomimo że zadzwoniłam, oczywiście odpowiedź była, nie ma już wolnych miejsc. Pani doktor ma 100% zapisane. Ale jednak po tym, jak z nią porozmawiałam, powiedziałam, co o tym wszystkim myślę, o ich systemie pracy i tak dalej, i tak dalej, to jednak znalazło się to miejsce, gdzie poprzesuwała po prostu kogoś. I jak gdyby ja nie mam też pretensji może personalnie do niej, bo ona tam tylko pracuje i też pewnie się stara. Tylko chodzi tutaj o jakąś politykę przychodni, no i też o to, że jednak mają troszkę chyba za dużo jednak zapisanych tych pacjentów na taką ilość lekarzy, jaka znajduje się w tej danej przychodni. Dobra, jak sobie przypomnę, to się jeszcze połączę, a Wy mi możecie dać jeszcze znać, czy chcecie w komentarzach, żebym tutaj otwierała z Wami codziennie, no nie wiem, czy to jest sens, czy to nie jest nudne, kalendarze adwentowych. Ja mam trzy
i trzy są jeszcze tutaj, czyli są trzy chłopaków jeszcze. Bo jak gdyby nie muszę tego robić przed kamerą, bo może to kogoś nudzić. No nie wiem, napiszcie, czy będziecie ciekawe, szczególnie, że w dzisiejszych czasach kalendarze adwentowe wszystkie są kupowane gdzieś tam wiele wcześniej i filmiki z otwieraniem tych kalendarzy już są po to, żeby ktoś wiedział, czy warto kupić taki kalendarz, czy nie warto. Z jednej strony, ale takiej dużo mniej dla mnie to jest na tak, że są przydatne te filmy. Z drugiej strony, na opakowaniach z tyłu z reguły mamy napisane, co tam jest, a jednak kalendarz adwentowy ma być też pewnym rodzajem troszkę takiej niespodzianki. No nie wiem. No to chyba tyle. Zaraz idę sobie zrobić. Odwiozłam dopiero co Alanka do przedszkola. Tutaj mi się goi. Tutaj dzisiaj mi coś wyskoczyło. Hormony. Odwiozłam Alanka, robię zaraz sobie śniadanie i Aleksowi, chociaż Aleks już myślę, że jutro pójdzie do przedszkola, a w ogóle to miał, w sumie ona powiedziała, że no lekko ma krtań właśnie podrażnioną, i, czyli tak jak myślałam, i trochę jakby zapalenie gardła, ale takie może świeżo rozwijające się. Ja też zawsze szybko reaguję na wszystko i nie dostał w sumie żadnego antybiotyku, tylko inhalację. Syrop wykrztuśny, ten, który i tak sama mu już zresztą podawałam. I tyle. Wiem, co chciałam powiedzieć. Ostrość jest dobra. Chciałam powiedzieć właśnie jeszcze, miałam to powiedzieć na samym początku filmu, żebyście wbijały do mnie na TikToka. Ja mam konto na TikToku, po prostu Kara Corolla. Zostawcie mi tam obserwacje. Dlatego, że potrzebuję tam mieć 1000 osób, żeby móc prowadzić tam live'y, a chciałabym zacząć tam prowadzić live'y. Także kto ma TikToka, to zostawcie mi tam plusika, obserwacje. Ja tam nagrywam hole, takie jak gdyby właśnie na bieżąco, jak coś kupię. I trochę jest o moim butiku. No. Także wbijajcie na TikTok Kara Corolla, wbijajcie też na Vinted Kara Corolla. W ogóle tak jeszcze mam pytanie tak do tych dziewczyn, co siedzą w tym Vinted, bo ja kiedyś miałam Vinted, miałam tam konto i potem jak to Vinted tam się zmieniło, że trzeba było na nowo pobrać aplikację, to czy tamto moje konto już nie działało? Bo ja musiałam teraz na nowo założyć konto, ja już tam miałam iluś obserwujących, jakieś komentarze tam miałam, bo tam sprzedawałam kilka rzeczy, czyli tamto konto już jest nevrati? Od nowa wszystko, bo ja teraz mam nowe konto i tam nie mam żadnych komentarzy. Na Vinted są teraz powystawiane rzeczy, jak wyprawki jakieś, ktoś, wy, to wyprawkowe, wiecie, że ja miałam bardzo fajne te wszystkie rzeczy, kocyki, otulacze bambusowe, takie fajnych marek, tych takich topowych, Bolo, Kubana Mama i tak dalej, i tak dalej. O właśnie, ja jeszcze nie wystawiałam jednego z Kubany Mamy kompletu, muszę go zaraz wystawić, no. Te wszystkie kocyki bambusowe i tak dalej, wkładki do wózka z makaszki, też bambusowe, takie oddychające, wszystko naprawdę fajne jakościowo, no. Także na Vinted są rzeczy właśnie takie wyprawkowe, a jeżeli chodzi o ciuchy po dzieciach, to ja nie wystawiam, ja ich w ogóle nie sprzedaję, ja rzeczy po Alanku trzymam dla Aleksa, a po Aleksie oddaję dla bratowej, bo ona ma też małego, teraz już niedługo rocznego synka, także oddaję jej i ciuchy jak gdyby u nas krążą po prostu w rodzinie, tak? A właśnie jakieś tam kocyki i tak dalej, no to nie są rzeczy, które są potrzebne co chwilę nowe, tylko ostrość gubię. Zapraszam. Vinted, TikTok, Kara Corolla, Facebook Miss Gold. O właśnie, co Wam jeszcze chciałam a propos Miss Gold powiedzieć, bo nie wiem, czy każda z Was tam zagląda, czy nie. Ja dziękuję tym, które są, że oprócz biżuterii w ofercie mam też dodatki. No i mam między innymi takie te zapachy do domu z pałeczkami, które są
petarda. Naprawdę wszystkie klientki sobie bardzo chwalą jakość tych, tych pałeczek. I właśnie przedwczoraj chyba już tutaj, ja zawsze wstawiam jedno tutaj do przedpokoju, jedno do łazienki i jedno do sypialni. Trzy. I wczoraj, przedwczoraj wstawiłam tutaj do przedpokoju zapach ciasteczek orzechowych. I ja nie wiedziałam, że to jest tak, jak wcześniej nie miałam, nie używałam w sensie, że to jest tak piękny zapach, już po prostu świąt, wiecie, już jest tak łączone ogrzewanie w domu, jest tak ciepło, przytulnie i jeszcze ten taki otulający zapach tych ciasteczek, no po prostu sztos. Naprawdę sztos, wchodzi się do domu i czuć ten taki piękny, dla mnie to jest taki ciepło otulający po prostu zapach świąteczny. Także bardzo, bardzo też polecam. Po małej metamorfozie gotowa jestem na live'a, bo w sumie zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj robię też live'a. Między innymi ten sweterek, który już założyłam, żeby się w nim pokazać. Taki piękny prążkowy, oczywiście na dole spodnie dresowe, żeby było wygodnie, także uciekam na live'a. Pomadka to jest Anastasia Beverly Hills. Ja bardzo lubię Anastazji te pomadki, ale czekam też na paczkę z Sephory. Zamówiłam dwie rzeczy, które były na tych przecenach. Może po prostu jak przyjdzie, to się z Wami podzielę. I muszę też któregoś dnia ogarnąć już ten odrost. Ok, ja już jestem po. Przyszedł akurat teraz też kurier, przywiózł paczkę z Sephory. Pokażę Wam, co zamówiłam. To jest oczywiście bardzo niewiele, ale szkoda, że nie wcześniej chciałam sobie przetestować tą pomadkę. Chociaż będzie mega ciemna. O nie, to jest ten Classic Nude czy Classic Beige? Classic Beige. Nie no, ale jest taki ciemny. Raczej używam jaśniejszych pomadek. No nic, spróbuję już nie dzisiaj, bo już dzisiaj mam pomadkę na ustach. Ale myślę, że będzie dla mnie za ciemny. Ja takich nie noszę ciemnych pomadek. To jest na ten Black Friday. Te niektóre produkty były przecenione. I słuchajcie, wyjątkowo był przeceniony Shape Tape. Ja bardzo lubię ten korektor, chociaż już go dawno nie używałam, bo jak mi się skończył, nie wiem ile temu, to tak zawsze mówiłam, a poczekam, aż będzie jakieś tam minus 20 na Sephorze, ale bardzo często jak było minus 20 na Sephorze, to nie obejmowało tart. Bardzo często ten Shape Tape nie wchodził w żadną promocję, dlatego jak teraz pojawił się właśnie na tym Black Friday'owym, chyba właśnie minus 20 na niego było, no to stwierdziłam, że sobie go właśnie znowu kupię i on normalnie kosztuje około 130 zł, teraz był za 90 parę i ja wziąłam chyba ten sam w ogóle kolor, chyba 20S, no to ten sam. Shape Tape Tarte. To jest taki już kultowy korektor i właśnie tak sobie dzisiaj jak siedziałam i się malowałam, ale też wzięłam ten, bo skończył mi się ten z Glam Shopu. I powiem Wam, że sobie ten z Glam Shopu też powtórzę. To są takie moje, tak właśnie sobie o tym myślałam, jak dzisiaj się malowałam. Trzy ulubione korektory. Ten Shape Tape, ten z Glam Shopu i ten z Lovely. Ale właśnie dzisiaj się malowałam z tym z Lovely i on daje fajny efekt, bo daje podobny efekt do tego takiej dobrze wykonturowanej buzi, szczególnie właśnie w takich aparatach czy w telefonach, kiedy jest kamera. Ale jednak na żywo ten shape, nie ten shape tej, tylko ten z Lovely, przesusza tą skórę i podkreśla trochę te suche zmarszczki. Ten z Glam Shopu tego tak nie robi właśnie. I tak sobie pomyślałam, że jednak ten z Glam Shopu fajniejszy od tego z Lovely, tak? To by z Lovely? Czy Vibo? No taki podobny do tego. A już właśnie nie pamiętam, czy ten też tak przesuszał, czy nie przesuszał. Muszę wejść na Glam Shop i zobaczyć, jakie tam są po prostu promocje i zamówić sobie ten korektor, bo tamten był bardzo fajny. Dodatkowo tutaj jakieś są próbki
Zazwyczaj powiem Wam, że biorę, jak są do wyboru, to biorę próbki perfum, bo perfumy gdzieś tam się zużyje na raz z reguły. A tak tutaj jeszcze mi wrzucili krem, chociaż ja go wcale nie wybrałam. To po prostu wyrzucam to do kosza. Nie użyję tak na raz, wiecie, kremu i on ma mi powiedzieć, czy jest dobry, czy nie po jednym użyciu. No także zawsze jak są próbki do wybrania, to właśnie wybieram obojętnie, czy damskie, czy męskie perfumy, żeby gdzieś tam mieć nawet na raz na wyjście. O, bateria mi pyka. Muszę ją podłączyć i widzimy się później. Nie, słuchajcie, jest już wieczór. Ja przychodzę pokazać Wam, że robiłam sobie właśnie paznokcie w międzyczasie jeszcze. Tak jak mówiłam, te dopełniłam tylko do czarnego, a tutaj tamto ściągnęłam i nałożyłam po prostu brokatowy taki jakiś kolorek. Pomadka jeszcze, zobaczcie, nawet się utrzymuje. Jadłam obiad, jadłam kolację, nawet się utrzymuje. No i mamy już wieczór, jest zaraz godzina 9. Siedzę teraz i zaczął się film Kochaj albo rzuć. To jest te trzy części są sami swoje, nie ma mocnych. Kochaj albo rzuć, dajcie znać, która jest Wasza ulubiona, bo moja jest ta trzecia. Gdzie z reguły filmów raczej części pierwsze są najlepsze, a tutaj w tym przypadku dla mnie no po prostu najlepsza jest część trzecia. Chociaż czekam jeszcze później na Dobre i na Złe. To też jest serial mój taki cotygodniowy, który oglądam. Na dzisiaj to wszystko. Ściskam Was i całuję. Bye, bye, bye.